Rząd i parlament przygotowały przepisy umożliwiające ograniczanie produkcji energii z farm fotowoltaicznych bez odszkodowania. To jest związane z pojawiającą się coraz częściej nadprodukcją energii odnawialnej. W Polsce dziś brakuje zdolności magazynowania tej energii, ale przepisy też. Zdecydowanie nie ułatwiają powstawania z kolei magazynów energii. Teoretycznie oczywistym powinno się wydawać, że w jednym punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej inwestor może zbudować farmę fotowoltaiczną, wiatrową i magazyn energii i do sieci dostarczać właściwie cały czas taką samą ilość energii pod sznurek, albo zmieniać tą ilość energii w zależności od zapotrzebowania odbiorców. Tego polskie przepisy i operatorzy sieci dystrybucyjnych uniemożliwiają. Jeżeli ktoś chciałby zbudować tego typu instalacje, to musiałby budować trzy osobne linie elektroenergetyczne, w trzech osobnych miejscach przyłączać te urządzenia, płacić za nie osobno. Co jest. Absurdalnym wprost pomysłem powielania tej samej infrastruktury, budowania trzech linii elektroenergetycznych obok siebie. Niestety od lat powtarzane apele i sektora elektroenergetycznego, i wielu ekspertów nie robią większego wrażenia na, na politykach czy na Ministerstwie Klimatu. Te przepisy do dzisiaj nie zostały wprowadzone. No i efekty będziemy widzieli pewnie za chwilę na, na rynku, bo coraz częściej będziemy musieli ograniczać generację zielonej energii, dlatego że nie jesteśmy w stanie ograniczać w wystarczającym stopniu produkcji elektrowni węglowych, które konkurują z tymi zielonymi elektrowniami.